Siemanko z tej strony. Brutus. Dzisiaj chciałem omówić ten oto brzydki nóż, czyli Emerson CQC 8. CQC w języku angielskim i taktycznym oznacza Close Corner Battle, czyli walka w bliskim zwarciu, powiedzmy, jedno z tłumaczeń. I do tego właśnie został stworzony ten nóż, więc. Filozofię użytkowania mamy już z głowy. Tak jest. Nóż stworzony został po prostu do walki. Yy, szybkie porównanie. U góry Faderkopara Militare 2. Jak pamiętacie, CQC8 wersji mini był prawie tych samych rozmiarów. No, a tutaj oczywiście Victorinox Pionier. Jak widać, głównie ten. Nóż ma bardzo, bardzo dużą, dużo większą niż, niż pm -ka. Gdzieś tu będą pivoty na równo. I jest też ona w miarę gruba. Rozmiar tego noża to 23,5 cm, a może nawet troszeczkę więcej. O, głównie 10 cm. I tyle samo krawędzi tnącej. Natomiast waga. 160 gramów. Nóż jest duży, nóż jest ciężki, jednak kiedy się go trzyma w ręce, aż tak bardzo tego się nie odczuwa. Głównie w nietypowym kształcie, przypominającym troszeczkę szable, wygięte do góry, ale sztyk gdzieś na środku. Tutaj natomiast nie ma fałszywki, w tym mniejszym była fałszywka. To jest. Produkt z roku zdaje się, zobaczmy 2008. Jak widać, wszystko jest opisane na tym wspaniałym logo. Numer seryjny też widzimy u góry. Zaraz pod tym dyskiem do otwierania. Właśnie otwieramy go za pomocą tego dysku. Widzicie, jak gładko chodzi. No, wczoraj go ładnie przeczyściłem, naostrzyłem, więc zrobiłem nową krawędź tnącą. Głównie jest wykonana w stali 154 i jak widać, wszędzie widać, <gryw> widać wszędzie widać yy, dzieło maszyn, gdyż tak te noże są robione. O, te modele nowsze już są troszkę tak lepiej wykonane, ale te starsze są wykonane, jak to ktoś się wyraził jakby ktoś je robił w garażu. I to właściwie wszędzie widać. Natomiast no, u mnie tutaj żadnych znowu jakichś prześwitów czy czegoś takiego nie ma. Tu widzimy backspacer też z G10 i też prześwitów nie ma. Nuszy skręcony za pomocą śrub. Tutaj mamy pivot na płaski śrubokręt i cztery śrubki na śrubokręt Philipsa. Zobaczcie śruby. Na siebie nie nachodzą, jak to przeważnie bywa. Czyli tutaj też na mijankę są zrobione te śruby specjalnie, żeby wzmocnić konstrukcję. One są aż na wylot. Gdzieś w tym momencie wrzucę zdjęcie, jak to wyglądało po rozkręceniu, jaki był brudny. I jak widać na niektórych zdjęciach, no nie wiem, czy takie niedorobienia powinny być, czy nie, także sami ocencie. Nóż otwieramy też za pomocą tego jest to tak zwany Wave, czyli patent Emersona, Ernest Emerson wymyślił to przez przypadek, chciał zbudować tutaj rampę na kciuka, i w pewnym momencie okazało się, że nóż można. Szybko otwierać z kieszeni za pomocą tego wave'a. Tu wam wrzucę filmik, który kręciłem do tamtego noża, ale to jest ta sama zasada. Z tym, że tutaj oczywiście to wykonanie zostawia dużo do życzenia. W tamtym nożu wyglądało to o wiele lepiej. Blokada liner lock, jak widać, zapada się już troszkę dalej niż 50%, ale trzyma mocno, bo też ją troszeczkę przetestowałem i klips już wystaje aż tyle, czyli ponad kciuk, czyli prawie powiedzmy 3 cm wystaje z kieszeni. Proszę bardzo, tyle wystaje, łatwo go dobyć z kieszeni i po prostu czy to w rękawiczce, czy, czy gołą dłonią, czy śliską zawsze jest za co złapać i łatwo nóż z kieszeni wyjąć. Natomiast ten Wave wiadomo ma tutaj zahaczyć i nóż otworzyć błyskawicznie. Klips możemy też przykręcić tylko w jednej pozycji dla osób praworęcznych i oczywiście sposób Tip Up Rękojeść wykonana z G10 tu już jest te G10 u mnie wyślizgane bo to jest już stary nóż ale w tym miejscu jeszcze czuć fajną trakcję ogólnie tutaj już jest to takie widać że już wyślizgane już nóż był używany długo i intensywnie zresztą widać po głowni, ale bardzo gładko chodzi naprawdę udało mi go się świetnie zrobić. No, no bardzo gładko chodzi, jestem w szoku i nie ma żadnego blade playa, a chodzi tak gładko przy tak dużej głowni, naprawdę szokozja, można go też otworzyć za pomocą machnięcia, rękojeść oczywiście bardzo ergonomiczna, tyle wystaje mi z dwóch stron, jest tej rękojeści pokaźna ilość, ja nóż kupiłem z czystej ciekawości, właściwie wymieniłem go na ten mniejszy poprzednik. Wolał mniejszy, ja chciałem za to zobaczyć, jaki jest większy. Dogadaliśmy się i fajnie, fajna wymiana z tego po prostu wynikła. Zresztą widzieliście unboxing, prawda? No, jest to nóż właśnie dla osób, które lubią duże noże z fajną historią. Yy. Wróćmy jeszcze na chwilę do głowni, ponieważ jak widzicie tutaj szlify są wyprowadzone z dwóch stron, ale krawędź tnąca tylko z jednej strony. Nawet ktoś mi ostatnio napisał, że posiadał. Czy też posiada nóż Emersona i wkurzało go nierówne położenie krawędzi tnącej. <laughs> I z mojego filmu się dowiedział, że to tak właśnie ma być. tak? Nóż jest tak zrobiony specjalnie, żeby można było go łatwo ostrzyć, i tylko z jednej strony ostrzymy ten nóż. Oczywiście z drugiej trzeba też troszkę przeciągnąć, żeby zebrać ten materiał. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć!